Nie. I spokojny wydech. Brawo. Nie za dużo, jak dla ciebie. To nie jest niebezpieczne dla ciebie. Znaczy na początku myślałam, że właśnie wejdę i nie będę wiedziała, co robić, bo cały czas chciałam rękami ruszać, no ale ich nie było. No ale jakoś tak od razu się przystosowałam za pierwszym razem i nie włożyłam za dużo tak wysiłków w to, żeby się nauczyć pływać. Tak jakby każdy miał krwi. Nie wiem, jakim stylem pływam, ale moje pływanie przypomina, nie wiem, pływanie foki. Znaczy muszę ruszać całym ciałem, żeby się przemieszczać w wodzie. Pływa dwa razy w tygodniu. Jest bardzo zmęczona, ale i zadowolona jest, także no, trochę się oblokowuje, bo do ludzi wychodzi, pokazuje się w takim stanie, jakim jest, czyli bez rąk i to ją trochę też ośmiela. Bardzo się nie wstydzi tego, że wygląda tak, jak wygląda. Także myślę, że to też ośmiela się troszkę. Dziś robimy wszystko, aby pomóc Kasi Kamudzie. Program rozpoczął. Ty. Każdym razem, jak mi kamera przychodziła, to ja się uśmiechałam i to tak dziwnie wyglądało. Życie Kasi no, musiało się zmienić o 180 stopni po tym nieszczęśliwym wypadku. Dziewczyna no, musiała nauczyć się żyć od nowa w zasadzie i trzeba na pewno ogromu sił i charakteru, żeby to się mogło udać. I tak sobie myślę, że myślenie jeszcze dodatkowo o problemach czy barierach finansowych, to jest jakby dodatkowe cierpienie, dodatkowy ból. Dlatego naprawdę jestem bardzo wdzięczna wszystkim widzom TVN-u, którzy włączyli się do tej akcji, którzy reagują na apele i redakcji Uwagi, i naszej fundacji, i ślą te SMS-y, bo dzięki tym ludziom udało się zebrać aż 1 690 000. Za te pieniądze na pewno kupimy Kasi, sfinansujemy Kasi najlepsze, światowej klasy protezy rąk i nogi. Sporo się zmieniło po programach, bo bardzo duży odzew jest od ludzi, których w ogóle nie znamy, które nas nie znały, a właśnie po tych programach chcą Kasi pomóc. Na pewno nie martwię się, że sobie już nie poradzi, bo ona już sobie poradziła. Wiem, że emocjonalnie już jest wszystko w porządku. Jest wzmocniona zdecydowanie. I jeżeli będzie coś nie tak, to na pewno o tym mi powie i będziemy z tym jakoś walczyć. Myślę, że jeżeli dostanę te ręce, to będzie taki przełom. Przełom, bo będziesz bardziej samodzielna? Znaczy, na pewno będę chciała coś zrobić, czego teraz nie robię. Nie wiem, będę chciała gdzieś wyjechać bez mamy albo siostry z kimś, żeby mogła sama zrobić coś ze sobą. No właśnie teraz planuję, co będę chciała zrobić, jeżeli dostanę ręce, co będzie pierwszym.